prezydent Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska, dzisiaj w hotelu Polonia w Grabanowie. I wielka rzecz, bal na rzecz domowego szpitala. No właśnie, panie prezydencie, pana obecność tutaj nie jest przypadkowa. Miałem zaszczyt objąć imprezę po raz kolejny honorowym patronatem w bardzo zacnym gronie honorowych patronów. I zrobiłem to w poczuciu zaszczytnego przywileju, dlatego że sam domowy szpital pełni bardzo szczególną rolę w Białej Podlaskiej. Zabezpiecza i świadczy pomoc wobec bardzo szczególnych potrzeb mieszkańców, nie tylko naszego miasta. Jako taki, realizując szczególną misję, potrzebuje wsparcia. I tu wspaniale tę rolę wspomagającą pełni stowarzyszenie, które jest organizatorem balu. I właśnie na zaproszenie członków stowarzyszenia miałem okazję objąć imprezę honorowym patronatem oraz podarować z zasobów naszego miejskiego samorządu na aukcję piłkę. Piękną, swoją drogą świetnej jakości, piłkę futbolową, podpisaną przez wybitnych polskich piłkarzy Tomka Hajtą, Sławka Peszko, Sebastiana Mile i wielu innych, którzy 4 września ubiegłego roku podczas wspaniałego show uroczystego otwarcia naszego stadionu miejskiego zagrali dla bialskiej publiczności, ale podpisali też piłki, które trafiły do mieszkańców miasta. Wiele z nich wykopaliśmy w trybuny, natomiast kilka zostawiliśmy, by móc wspomagać właśnie tak szlachetne idee jak ten dzisiejszy bal charytatywny. Dodatkowo 2 tygodnie temu na piłce znalazł się też podpis goszczącego w Białej Podlaskiej trenera wszechczasów, trenera, selekcjonera polskiej reprezentacji, medalistów mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, Antoniego Piechniczka. Ten bal jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu domowego szpitala. Dlaczego? Dlatego, że my możemy dzięki sponsorom, dzięki ludziom o wielkim sercu zapewnić pacjentom coś więcej niż oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, prawda? Jeśli czegoś nam brakuje, jeśli możemy poprawić komfort życia pacjenta, to właśnie po to są te bale. Dostajemy za to fundusze, pozyskujemy z balu, które później przeznaczamy na działalność domowego szpitala, ale przede wszystkim dla dobra pacjentów. Organizujemy różne imprezy okolicznościowe, na przykład urodziny pacjentów, święta, staramy się, żeby były uroczyste. Oprócz tego sprzęt, jeśli na przykład rehabilitantki twierdzą, że jakiś sprzęt przyda się pacjentowi, to my ten sprzęt po prostu zakupujemy. Więc ten domowy w nazwie szpitala to nie jest tylko slogan, ale staracie się naprawdę ten domowy nastrój zapewnić. Zdecydowanie tak. Staramy się wszystko zrobić, żeby w domowym szpitalu była domowa atmosfera, ale także i wygląd. Mamy piękny taras, który robimy, ten taras robimy tematycznie. Na wiosnę mamy tulipany, w jesieni mamy wrzosy. Także robimy wszystko jak w domu. Nie mówimy o śmierci, a chyba to jest też ważne, powiedzieć o tym, że w takim miejscu ludzie godnie odchodzą. Tak, w takim miejscu ludzie godnie odchodzą, ale też ludzie często boją się hospicjum. Samo słowo hospicjum źle się kojarzy i niepotrzebnie. Tak jak zawsze powtarzamy, że stereotypy. Hospicjum to nie tylko śmierć, ale też i życie. Tam pacjenci żyją, mają ostatnie czasami chwile swojego życia spędzają, ale staramy się, żeby ta jakość życia tych pacjentów była jak najlepsza. Na ten moment jesteście zadowoleni z tego, co się dzieje dzisiaj w hotelu Polonia? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy, że tak licznie do nas wszyscy przybywają, nasi goście, firmy. Z całego serca dziękujemy. Wydarzenie ma charakter właśnie otwarcia się na innych. Tak. Dobroć i serc. Dobroć serc. Takie dwa aspekty tej imprezy. Pierwsza integracyjna, żeby ci ludzie się spotkali pod naszym szyldem, zapamiętali nasz szyld, a przy okazji zrobili swoje rzeczy związane z biznesem na przykład. A z drugiej strony no to jest to, żeby pozyskać środki, które nam się później przydają do tego, żeby wspierać pacjentów domowego szpitala. To jest drugi bal. Jakie efekty po pierwszym? Bardzo dobre. Pozytywnie.
z wielką pompą było, no i duże wsparcie od naszych tutaj gości. Zebraliśmy blisko 50 tysięcy, które przeznaczyliśmy na zakup sprzętu, którym doposażyliśmy Bialski Szpital, a dokładnie Domowy Szpital, bo to jest część Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Kupiliśmy bemary, kupiliśmy podnośniki, koncentratory tlenu, maszyny do rehabilitacji. Także trochę tego sprzętu żeśmy zakupili. Jakie plany, na co pieniądze mogą być przeznaczone z dzisiejszego balu? Z dzisiejszego balu myślimy o tym, że po pierwsze czeka nas duże wyzwanie, ponieważ obiekt jest rozbudowywany i tu nas na pewno czekają jakieś rzeczy, które będziemy musieli wesprzeć szpital i dofinansować, a także jest taki temat, który nam się marzy, to zmiana floty naszych samochodów, ponieważ one już trochę lat jeżdżą, no i przydałyby się jakieś nowe. Bardzo ważnym aspektem tego balu były te podziękowania i te grawertony. One jak wynikły, czyli to jest pomysł i komu zostały wręczone. Nie chodzi o wymienienie wszystkich osób, instytucji, ale jaki był być może, nie wiem, zakres wyboru tych osób. Tak, podczas balu były wręczone statuetki Darczyńca Roku dla firm, które wsparły nas po prostu większą kwotą, był po prostu pewien limit. No i my w zamian za to dla nich odwdzięczyliśmy się tą statuetką. Przyjaciel Domowego Szpitala otrzymała cukiernia u Walentynki oraz Polska Sieć Handlowa Lewiatan. Mamy w tym roku bardzo dużo rzeczy przeznaczonych na licytację. Są to m.in. piłka od pana prezydenta przekazana, buty Marcina Gortata. 50 rozmiar. 50 rozmiar, tak. I jeszcze tak samo pamiątka jego z sukcesami. Książki Moniki Koszewskiej, koszulka Weroniki Tudzińskiej. Także wiele, wiele innych, naprawdę bardzo dużo i różnych voucherów. Teraz Piotrka zapytam. Osoby prowadzące, no i zespół, który będzie gwiazdą dzisiaj. Osoby prowadzące to Lidia Piechota i Mariusz Kamiński, osoby znane na Podlasiu, bo bywały tutaj u nas często, prowadziły różnego rodzaju imprezy, no i znane z ekran telewizorów, czy też tak jak Lidia z internetu. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to kielecki zespół Biała Armia, coverowy zespół, grają przede wszystkim w tej formacji jako Biała Armia covery Bajmu, ale nie unikają także przebojów rockowych lat 80. Czego wam życzyć? Żeby bal się udał. I żeby się udało nam za rok zrobić kolejny, za dwa lata kolejny i tak do 10. jubileuszu, później do 100. i tak dalej. O tym nie mówiliśmy, ale chyba to jest też ważne i chciałbym o tym, żebyśmy chociaż chwilę porozmawiali. Tak naprawdę domowy szpital jest tym domowym szpitalem nie tylko z nazwy, ale tworzycie tam nastrój, atmosferę dla tych pacjentów, którzy są w tym domowym szpitalu, aby mogli odejść. Odejść po ludzku, odejść spokojnie, odejść otoczeni przyjaciółmi. Czy tak jest rzeczywiście? Po części tak, ponieważ domowy szpital to jest hospicjum i tam są tacy ludzie, o których właśnie pan powiedział, a także jest zakład opiekuńczo-leczniczy, gdzie mamy troszeczkę innych pacjentów, którzy bardzo długo z nami przebywają, ale oni też bardzo potrzebują właśnie domu, takiego nastroju, żeby ktoś im te życzenia na urodziny złożył, ten tort, na dzień mamy, żeby ktoś życzenia złożył na dzień kobiet i tak dalej, święta, i tak dalej. Prawda? Czy święta, czy jakiś prezent drobny, bo właśnie w ten sposób działamy, że stwarzamy taką namiastkę domu, bo wiadomo, no, domu takiego na 100% to się stworzyć nie da, ale chociaż tą namiastkę tyle, co możemy. I to jest głównie tak, bo większość naszych członków to są też pracownicy domowego szpitala i oni, wiadomo, jak są w pracy, mają kupę obowiązków swoich zawodowych, które muszą wykonać, medycznych, paramedycznych i tak dalej, a tutaj mogą jeszcze tak dodatkowo wyłożyć coś z siebie bardziej, z własnego serca. Mam pomysł, Beata, i proszę, żebyś dopilnowała Piotrka. Posturą świetnie pasuje do świętego Mikołaja, święta się zbliżają, więc wypadałoby przejść po tych pokojach w domowym szpitalu. Tak, co roku mamy właśnie święta Bożego Narodzenia dla naszych pacjentów. Odwiedzają nas szkoły, które po prostu osoby śpiewają kolędy, grają na instrumentach, tak samo seniorzy nas odwiedzają. Także mamy cały czas wsparcie. A propos świętego Mikołaja, to ja już robiłem, ale za renifera. I tam na tablicy o szansie domowym szpitalu jest nawet zdjęcie, do którego pozuję jako renifer świętego Mikołaja, ponieważ świętych Mikołajów mam o wiele lepszych niż ja. Widać w was to dobre serce, ale domyślam się, że to nie tylko domowy szpital korzysta z tego, że jesteście ludźmi.
Tak, przede wszystkim wspieramy bardzo inicjatywę wszelkiego rodzaju charytatywne, ale może chcemy powiedzieć o dzisiejszej imprezie, bo jako właściciele hotelu Polonia już po raz drugi jesteśmy organizatorami charytatywnego balu Szansa Domowy Szpital. Jesteśmy zadowoleni, że i my możemy włożyć jakąś cegiełkę na tak zaszczytny cel. Cieszymy się bardzo, że wiele osób bierze udział w licytacji. Wspieramy, ludzie mają wielkie serca. Myślę, że pomaganie osobom chorym i osobom potrzebującym jest rzeczą piękną, bo tym sposobem budujemy lepszy świat i otwieramy się na ludzi potrzebujących pomocy. Wszystkim zebranym życzymy miłej zabawy do białego rana. Całym sercem wspieramy tak konkretną inicjatywę, jak jest Domowy Szpital.